na co te pieniądze poszły z tego zadłużenia, że dochodzi do takiej sytuacji, o tym Business Alert, brakuje już ponad 6 miliardów złotych na mrożenie cen energii, więc Polacy zapłacą więcej. Proszę Państwa, wielcy spekulanci wyczuli, że jesteśmy uzależnieni w tej chwili od ich stawek energii, bo odcięliśmy się od energii rosyjskiej. To, proszę Państwa, na początku mówili, że to w ramach dywersyfikacji będziemy tam jakiś rurociąg budować, tak, że to w ramach dywersyfikacji, a potem zgodnie z naszymi przewidywaniami skończyło się na odcięciu od energii rosyjskiej, a uzależnieniu od właśnie spekulantów. No to oni, zdając sobie sprawę z tego, że nie mamy wyjścia, oni patrzą na przykład, ile jest pieniędzy na kontach Polaków, ile Polacy przez na przykład ostatnie 30 lat sobie zaoszczędzili. No i oni tam, proszę Państwa, stwierdzili, że tam jest prawie 1 bln złotych. I proszę Państwa, i będą nas obdzierać cenami energii właśnie z tych pieniędzy. To nie ma głupich. Wystarczy tylko mieć tego typu dane, a te dane są ogólnie dostępne i dlatego mamy wysokie ceny energii. Rząd Mateusza Morawieckiego im na to pozwala w formie zaciągania właśnie różnego rodzaju długów, kredytów pod ten elektorat biedniejszy i wymyślił sobie refundację, że ci biedni wiadomo, że już by nie zapłacili, bo nie mają żadnych zakumulowanych środków, no to robi się im dotacje do cen energii, więc taki zwykły wyborca patrzy na swój rachunek za energię i mówi, nic się nie zmieniło u mnie. Co oni tutaj mówią, że tu jakieś wysokie ceny energii na moim rachunku, jest wszystko ok. On nawet może nie rozumieć, proszę Państwa, ten biedny człowiek, że po prostu ktoś, reszta Polaków dopłaciła mu do tego rachunku tylko i wyłącznie po to, żeby właśnie wielcy spekulanci mogli swoje pieniądze wyciągnąć, te zawyżone. Ale tu się okazuje, że mimo tego zakumulowania środków, mimo tych wszystkich machlojek z budżetem państwa, no i tak brakuje 6 miliardów złotych. Pewnie za jakiś czas dowiemy się, skąd Mateusz Morawiecki wziął te pieniądze. Ale to, proszę Państwa, niektórzy politycy, po mnie choćby i potop, nie zwracają na takie rzeczy uwagę. Jeszcze ciekawa sprawa, to już jest urabianie opinii publicznej pod kolejny wzrost cen energii. Proszę Państwa, jeżeli taki gaz służący do ogrzewania budynków, służący też do procesów technologicznych, dla przemysłu, zdrożał kilkukrotnie, powtarzam, dlatego że wielcy spekulanci wyczuli, że jesteśmy odcięci już od Rosji, na naszą prośbę, pamiętamy, do roku 2020, no to PiS grzmiał, że trzeba się odciąć od tego drugiego gazu i tak dalej, proszę Państwa, no to była komedia. W związku z tym wydawało się, że na przykład takie ceny energii w postaci paliwa też czterokrotnie zdrożeją. One nie mogą zdrożeć czterokrotnie, ponieważ stanąłby kraj. I oni to doskonale wiedzieli, dlatego ceny benzyny nie podrożały tak mocno, choć podrożały, tam około 50% podrożały, wszyscy wiemy. I to samo dotyczy gazu, tego LPG. Wiele aut benzynowych ma instalację służącą oszczędzaniu, tak, żeby więcej pieniędzy, żeby koszt transportu nie był taki drogi, no to pozakładali sobie do swoich aut instalacje LPG i, proszę Państwa, to też nie zdrożało czterokrotnie. Zwróćcie Państwo uwagę, co zdrożało. Cena prądu, energii elektrycznej zdrożała i cena gazu. Czyli jakby tutaj był wyjątek, jeżeli chodzi o motoryzację. Właśnie, żeby nie stanął kraj. Żeby nie stanął kraj. A teraz już jesteśmy urabiani, oczywiście wina Putina, tak? Rosja może wstrzymać dostawy LPG do Polski, uderzając przedwyborczo w rolników. Proszę Państwa, to, że nas, proszę Państwa, sankcje są nałożone na Rosję, Rosja nie może tego i owego i najprawdopodobniej za moment będzie następny pakiet sankcji, który zabroni kupowania rosyjskiego LPG, a już dziś słyszymy, że to będzie atak Putina,
że to będzie atak Putina. I może tak być, że rzeczywiście ci wszyscy, którzy zainwestowali w instalację LPG, będą musieli, zgrzytać będą zębami, ale będą musieli się przerzucić na etylinę. Tak to działa, już jesteśmy przygotowywani. A w makrodanych objawia się to, tak jak pisze Business Insider, suma tych wszystkich podwyżek i tak dalej, także podwyżek płac w stosunku do podwyżek cen towarów. Proszę Państwa, proszę nie mylić inflacji z drożyzną. Cały czas przypominam, bo niektórzy politycy jeszcze to cały czas mylą, łącznie z politykami Konfederacji. No, słyszałem skandaliczne wystąpienie Bosaka, który nie ma zielonego pojęcia o tych dwóch różnych zjawiskach, często ze sobą powiązanych, ale są dwa różne zjawiska. Drożyzna wynika z tego, że teraz jesteśmy pod kontrolą spekulantów giełdowych. Nie mamy możliwości wykonania jakiegokolwiek ruchu i kupić tańszy gaz z Rosji. Oczywiście, gdybyśmy zaczęli kupować gaz z Rosji, paliwo z Rosji, to spekulanci też by obniżyli cenę, ale nie obniżają, bo wiedzą, że nie mamy pola manewru. I stąd jest drożyzna, a inflacja to jest zupełnie co innego. I w związku z tym skutki tej całej polityki rządów Prawa i Sprawiedliwości i zaniedbań opozycji Prawa i Sprawiedliwości to to, że Polska jest wśród krajów o największym spadku płac, realnej wartości płacy na świecie, Przy czym w artykule chyba o dziwo podano, że w Rosji jest całkiem dobrze, tak? W innych artykułach na pewno tak podano.